6 sierpnia wspominamy świętego Hormisdasa, papieża. Hormisdas urodził się we Frosinone, we Włoszech. Jego ojcem był Justus. Hormisdas był diakonem przy boku papieża świętego Symacha i jego następcą od 20 lipca 514 roku. Na zachodzie rządził wówczas król Ostrogotów, Teodoryk, a na wschodzie cesarz Anastazjusz. Nowy papież rozpoczął rządy szczęśliwie. Udało mu się przerwać schizmę, która od roku 484 przez 30 lat rozdzierała Kościół. Chociaż bowiem nie było już antypapieża Wawrzyńca, to miał on jeszcze wielu zwolenników. Hormisdas umiał jednak swoim talentem pozyskać ich sobie. Także powrócili do jedności w kościele i uznali jego władzę. Gorzej ułożyły się stosunki papieża z cesarzem wschodniorzymskim. Anastazjusz zażądał, by papież poprosił go o zatwierdzenie objęcia przez siebie rządów. Papież wysłał wprawdzie do cesarza delegację, ale nie poprosił o zatwierdzenie, sądząc słusznie, że byłoby to uzależnieniem się od cesarza. Cesarz oburzony nie przyjął delegacji. Papież wysłał ponownie delegację do biskupów wschodnich i do patriarchów. Cesarz przyjął to jako mieszanie się papieża bezpośrednio w sprawie jego poddanych. Kazał więc aresztować legatów i wykonać na nich wyrok śmierci. Na szczęście po śmierci cesarza Anastazjusza sytuacja zupełnie się zmieniła. Nowy władca wschodniorzymski, Justyn I, widział w nawiązaniu bliższych kontaktów z papieżem możliwość nawiązania łączności z Zachodem, a przez to rozszerzenia swoich wpływów. Kiedy więc papież przysłał delegatów z gratulacjami, przyjął ich życzliwie. Polecił również patriarsze Konstantynopola, Janowi, by nawiązał stosunki z Rzymem. Wysłał też do papieża bogate dary. Do najcenniejszych należały dwa ewangeliarze, oprawione w złoto i drogocenne kamienie. Papież w odpowiedzi złożył także dary i ciepłe podziękowania. Jeszcze bardziej zależało papieżowi na utrzymaniu łączności z hierarchami i z panującymi krajów Europy. Wysłał więc delegatów i listy do Francji, Anglii, Niemiec i Hiszpanii. Z polecenia papieża mnich rzymski Dionizy zebrał w jeden kodeks łaciński uchwały synodów wschodu i zachodu, rzymskich i greckich. Niestety cenne dzieło zaginęło. Pełen zasług i w poczuciu, że dobrze wypełnił powierzone sobie kierowanie Kościołem Chrystusa, gorliwy papież zmarł w opinii świętości 6 sierpnia 523 roku po 9 latach pasterzowania. Z życiem świętego Hormidasa łączy się ważny problem celibatu w Kościele Rzymskim. Papież bowiem miał syna. Był nim święty Sylweriusz, następca na tronie papieskim, chociaż nie bezpośredni. Rządził Kościołem Chrystusa świętobliwie w latach 536-537. Hormisdas został wybrany na papieża już jako człowiek żonaty, mający rodzinę. Miał więc jako człowiek świecki, czy też jako niższy duchowny, syna. Wiemy, że wśród samych apostołów także święty Piotr był żonaty, kiedy przystał do Pana Jezusa. Święty Paweł apostoł jako zasadę stawia w swoich listach, by wybierać na biskupów mężów, którzy wykazują się dobrym prowadzeniem swoich domów, mających dzieci karne i czyste. Praktyka jednak wskazała, że żonaci duchowni nie trzymają się tradycji Kościoła, pochodzącej od samego Chrystusa. Z chwilą oddania się w służbę Chrystusowi i Jego Kościołowi, powinni troszczyć się przede wszystkim o wiernych. Dlatego Kościół na Zachodzie wprowadził powoli zwyczaj bezżenności kapłanów, a na Wschodzie bezżenność biskupów. Tak jest po nasze czasy. Zapewne to całkowite oddanie się kapłana wiernym zabezpiecza przed rodzinnymi intrygami i nie obciąża finansowo wiernych, którzy w niejednym wypadku musieliby ponosić ciężar utrzymania nie tylko kapłana, ale także jego rodziny. Już papież święty Leon Wielki rozciągnął zakaz wstępowania w związki małżeńskie na subdiakonów. W latach późniejszych od duchownych wszystkich stopni Kościół na Zachodzie zażądał celibatu i tak jest obecnie. Relikwie świętego Hormisdasa złożono w bazylice świętego Klemensa. Tam też w VI wieku znaleziono je w kamiennym sarkofagu. Znany archeolog Jan Chrzciciel de Rossi odkrył wiersz ku czci świętego Hormisdasa, napisany przez jego syna, papieża świętego Sylweriusza. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże,
Ty wybrałeś świętego Hormizdasa, aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem. Za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.